Się zachowywać jak chcę i gdzie chcę. Byłem człowiekiem biseksualnym. Byłem człowiekiem, który miał pomieszane w głowie, ale 11 lat temu spotkałem się z prawdziwą miłością. Spotkałem się z prawdziwą wolnością. Na imię ma Jezus Chrystus. Uwolnił mnie od demonów i dzisiaj jestem prawdziwie wolnym człowiekiem. I ty możesz być prawdziwie wolnym człowiekiem, bo szukasz wolności, bo szukasz miłości, ale tylko Jezus Chrystus może dać tobie prawdziwą wolność i prawdziwą miłość i prawdziwą nadzieję i prawdziwą wiarę. On nie jest starym Bogiem na tronie. On nie ma nic wspólnego z religią katolicką. On nie ma nic wspólnego z religią protestancką, ale także nie ma nic wspólnego z pseudowolnością. Zapłacił za grzech każdego z was i z nas na krzyżu. To znaczy, że mój grzech, to wszystko złe, co ja zrobiłam w swoim życiu, zostało spłacone. Normalnie za grzech i za przewinienia. Policja o tym wie najlepiej. Idzie się do więzienia. I z życiem jest tak samo. Z życiem jest tak samo, kochani, że po śmierci płaci się za swoje przewinienia. Ale Jezus Chrystus dał nam ułaskawienie. Ułaskawienie, czyli to, co może zrobić tylko prezydent. Może wyciągnąć z więzienia każdego człowieka, którego zechce. I Jezus Chrystus wyciągnął z więzienia każdego z nas. Każdego z nas wyciąga z więzienia i mówi: ja płacę za ciebie. Ja płacę swoim życiem za ciebie. Mogę to zrobić, bo jestem Bogiem. I Jezus Chrystus zapłacił za ciebie i za mnie, za wszystkie nasze przewinienia. Jest teraz pytanie do ciebie, człowieku, i do mnie również. Czy ty będziesz chciał wyjść z więzienia, ponieważ kaucja została zapłacona? Jeżeli ty naprawdę uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to będziesz dzisiaj zbawiony. Ty będziesz zbawiony i cały twój dom będzie zbawiony, bo w twoim sercu może zamieszkać prawdziwy Bóg, który jest dostępny dla ciebie. I dzisiaj możesz otworzyć swoje serce na prawdziwą Ewangelię. Jezus Chrystus chce cię dzisiaj poznać. Jezus Chrystus chce cię uwolnić. Jezus Chrystus chce cię poprowadzić, ale właściwą drogą. Pamiętaj o tym. Nigdy nie zbłądzisz, jeżeli zaufasz Jezusowi Chrystusowi. Przyjacielu,
Jezu, który mnie uratował, który zbawił moje życie i tak samo może zbawić twoje życie, kimkolwiek jesteś. Nie przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby was potępiać, ale przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby głosić wam prawdziwą wolność i prawdziwe zbawienie. Przyjaciele, bo Jezus Chrystus zapłacił cenę za każdego z was. Ja kiedy miałem 6 lat, miałem zajawki homoseksualne, miałem zajawki biseksualne, byłem człowiekiem, który robił te rzeczy. Jednak kiedy 11 lat temu poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, zostałem uwolniony od sił demonicznych i zobaczyłem, że to nie była żadna wolność. Zobaczyłem, że prawdziwą wolnością jest Jezus Chrystus i On, dając tą wolność, wybawił mnie od tego wszystkiego. I dzisiaj jestem człowiekiem, który realnie może powiedzieć, że jest wolny. Mam żonę, mam rodzinę i wszystko jest tak, jak to stworzył Bóg, ponieważ Bóg stworzył mnie ze sprzętem takim, a nie innym. Pożegnałam się z odrzuceniem, poczułam, że jestem w pełni zaakceptowana. Mówisz, że szukasz miłości, ale miłość to nie jest uczucie. Miłość to nie jest uczucie, bo ono przemija. Uczucie przemija. Jednego dnia z kimś jesteś, a następnego dnia ta osoba się do ciebie nie odzywa. To nie jest miłość. Miłość to nie jest emocja. To nie jest uczucie. To jest jakiś składnik, ale miłość to osoba. Bóg jest miłością. On powiedział, ja jestem miłością. Ja jestem prawdą. Jeżeli szukasz miłości, nie znajdziesz się w drugim człowieku. Tylko przyjdź do Boga i powiedz, Boże, ja jestem odrzucony, szukam tego, kim jestem, nie chcę iść z nurtem tego świata, nie chcę, żeby ludzie wyznaczali trendy w moim życiu, chcę być sobą, pragnę być sobą, a nie tym, co narzuci mi społeczeństwo. Jeżeli te słowa, które teraz mówię, dotykają ciebie, to powiedz nawet teraz w sercu do Boga, Boże, właśnie tak się czuję, właśnie z tego powodu tutaj jestem, bo szukam swojej tożsamości, szukam akceptacji. Że można ożyć w duchu, że można mieć prawdziwe źródło życia w sobie, można mieć prawdziwą moc w sobie, a nie niemoc, nie niemoc, nie niemoc. Można mieć ojca i nie być sierotą, można być mieć ojca i nie być sierotą. Nie wiem, jakie doświadczenia miałeś z ojcem, ja nie miałam zbyt dobrych, byłam oceniana, byłam porównywana, zawsze byłam niewystarczająca, ale nie taki jest Bóg. Bóg jest dobry, Bóg cię nie potępia. Jezus Chrystus, gdy przyszedł tutaj 2000 lat temu, powiedział, nie potępiam was, nie potępiam was. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie. I te słowa ja sprawdziłam. Każdy na tej ziemi, który nie zna Jezusa Chrystusa, jest dzieckiem diabła, ale aby stać się dzieckiem Boga, potrzebujesz uwierzyć słowom Jezusa Chrystusa, uznać je za prawdziwe, bo Jego słowo jest prawdą, a następnie staniesz się Jego dzieckiem. Dzisiaj zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli w swoim sercu uwierzysz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Królem, będziesz żył na wieki. Nie jesteśmy tutaj po to, aby głosić ci religię, aby głosić ci Kościół katolicki, ale aby głosić ci pojednanie z żywym Bogiem. Dzisiaj możesz mieć pokój z Bogiem, jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, przybił wszystkie twoje grzechy do krzyża i zmartwychwstał. Będziesz dzieckiem Bożym, zaświadczysz życia wiecznego, zaświadczysz prawdziwej radości, prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju. Jezus Chrystus umarł właśnie za ciebie. Nie jesteśmy tutaj po to, aby was potępić. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że Jezus Chrystus przyszedł, abyś żył. Jezus Chrystus... Poza Jezusem Chrystusem nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic wartościowego, nie ma nic stałego, nie ma żadnej kotwicy, nie ma żadnej pełni, nie ma prawdziwej miłości, nie ma prawdziwego spełnienia, ani nie ma żadnej dobroci.
bo droga religijnych rytuałów i droga cielesnej wolności niestety nie prowadzi do prawdziwej wolności, nie prowadzi do prawdziwego szczęścia. Przyjacielu, wołam do Ciebie, wybierz Jezusa Chrystusa, wybierz Go, a zobaczysz, co się stanie. Przeżyjesz niesamowite szczęście, spotkasz się z dobrem, spotkasz się z miłością, z czymś takim, co żaden człowiek tu na ziemi nie może Ci tego zaoferować. Tego Ci życzę tu, przyjacielu. Życzę Ci, abyś realnie się spotkał z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, bo tylko takie spotkanie ma moc, żeby zmienić swoje życie na zawsze, przyjacielu. Na zawsze. Bo tylko to jest jedyna prawda, jedyna droga, jedyna miłość, jedyna rzecz, cokolwiek warta. Świadczę Ci o tym, bo ja Go spotkałam osobiście. Świadczę Ci o tym, że to jest prawda, że On jest realny i możesz Go wybrać. Możesz wybrać inną drogę. I na tej drodze się nigdy nie zawiedziesz. Nigdy. Nigdy nie będziesz rozczarowany. Nigdy nie będziesz zraniony. Nigdy nie będziesz odrzucony. Nigdy nie będziesz poniżony przez nikogo, bo Jezus nikogo nie odrzuca. Jezus nikogo nie poniża. Jezus nie mówi Ci, że musisz być dobry, żeby do Niego przyjść. Jezus mówi: przyjdź do mnie taki, jaki jesteś. Przyjdź do mnie ze całym tym syfem. Ze wszystkim, przyjdź do mnie, a ja Ciebie zmienię. Kochani, przyjechaliśmy tutaj do Was z Warszawy, z Kościoła Mocy i każdy z nas, jak tu stoimy, ma swoją historię przyjścia do Boga, bo nikt z nas nie narodził się razem z Bogiem i pojednany z Bogiem, tylko w oddali od Boga, zbuntowany i idący swoją ścieżką. Każdy z nas, jak tu stoimy, ma swoją historię i w wieku 20, 30 czy 40 lat nawrócił się do Boga. Jest to dla Was świadectwo, że Wy również możecie tak zrobić. Posłuchajcie uważnie, dzisiaj każdy z Was może być prawdziwie wolnym człowiekiem. Jezus Chrystus to Pan Panów, który przyszedł 2000 lat temu po to, aby odkupić Ciebie, mieszkańcy Gdańska. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Jeśli w swoim sercu uwierzysz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Królem, będziesz żył na wieki.